Cześć, to ja. Będziemy grać znowu w Gothica. Przeszedłem sobie już do koszar. I tak miałem tutaj zmierzać. Napoimy się. I tak będę musiał zaraz znowu pewnie. Pójdziemy do Lorda Andra i powiemy mu, że na farmie Robarta pomogliśmy z tymi polnymi bestiami. Od Robarta dostaliśmy całe 20 sztuk złota. Całe 20 sztuk złota. Także nie za dużo. Hej! Pomogłem doskonale. Skoro Lobard je, oto twoja za... A my dostaliśmy 200. Dobra. Pójdziemy teraz spać, bo chciałbym, żeby mi minęło trochę czasu. I będę przymierzał się do znalezienia tych kielichów. A, doczytałem tak, i tabliczki nie mają tutaj efektu, więc nie możemy się uczyć języków. Nie możemy. Około 2 godzin, 3 godzin. 3 godzin. Najpierw ruszymy na Watra. Najpierw coś zjedzmy. Mam swoje żadzie na pierwszy. Najpierw okradniemy Watrasa. Tam strażnika nie powinno być o tej godzinie w domu, bo my potrafimy się skradać, więc mu opieprzymy ten kufer. Będę miał cały czas po dwie karteczki. Jedną na jakieś zamki, a jedną na odcinki. Także odcinek nazwiemy Krwawe Kielichy. Jeden znaleźliśmy u Grimbranta, chyba tak się nazywał, i już jednak posiadamy z Górnego Miasta. A trzeba ich mieć, uwaga, Krwawe Kielichy. 6 Krwawych Kielichów. 6 Krwawych Kielichów. Nauczyliśmy się otwierania zamków, nauczyliśmy się również skradania, więc posiadamy cały skillset, aby do tego włamu. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Aby do tego włamu dopuścić z naszej strony. Dobra, czy Watras się zdenerwuje? A najpierw chcemy klucz. Hej, ty! Co ty tu robisz? Ja nie wiem. Nie idzie spać? Śpi. Moc umarłych. Tu jest jakaś sekiewka w ogóle. Najlepsze jest to, że jak oni nas znajdą w nocy w domu, a nie zobaczą, jak my kradliśmy, jesteśmy niewinni. Dobra, co to jest? Nie jestem na to gotowy. To jakbym był uczniem Konstantina, to chyba bym mógł. Ogólnie to pójście w czeladniku Konstantina opłaca się chyba tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy magiem. Może paladynem, ale żeby być paladynem, to trzeba być najpierw strażnikiem, więc nie wiem, jak dla mnie to słaba opcja. Dobra, tutaj z tego budynku na prawo okradliśmy. Jest 6. Lothar będzie sprawiał problemy.
Nie wiem, czy nie zauważył, czy co. Piszmy grę. Złoty puchar. Dużo rzeczy będzie można sprzedać za naprawdę dobre sumki. Nawet ten chleb, miód, mleko. Wszystko się przyda. Nie ma tam lota. Nie no, z kuchni już nie będę korzystał. Bez przesady. Dobra, mamy kufer. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Czytajmy grę. O, nie ten save. Wy w ogóle nie widzicie tego loading screena. Wy widzicie w ciągle, jak się grała do... A nie, widzicie teraz loading screen. Lewo, prawo, prawo. Tyle wiemy. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. 100 sztuk złota. Nam się chyba to nie uda w jednym odcinku, już tak powiem, zrobić. Ale dobra, zobaczymy. Mnie najbardziej nurtuje nagroda za to. Już nawet na pieniądzach mi aż tak bardzo nie zależy. Fernando. Może tutaj jakieś dowody na niego znajdziemy. Czy ja znalazłem złoty puchar? Złoty puchar, ale nie krwawy kielich. Żebym tylko nic nie przeoczył. Dobra, chcę się wymknąć niepostrzeżenie, żeby potem nie było dymu. Ten miecz dwuręczny to już by przydało się zmienić. Wydaje mi się, że też traktowałem taki odcinek w mojej poprzedniej serii, która była 4,5 roku temu. Jednak nie pamiętam, czy cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Dobra. Tutaj już byliśmy na parterze. Gdybym tą tarczę i te dwa miecze zabrał. Byłoby nieźle. Tylko jedna obywatelka. Dobra, jest kufer. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. 50 sztuk złota. Srebrny puchar. Srebrny talerz.
No i nie wiem, w szafce to będzie? Nie otworzyłem tego. Aha, prawo. Ej, dobre to jest. Szafki da się otwierać. Prawo, prawo, lewo. Prawo. Lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. 45 sztuk złota. Ja myślałem, że tutaj schowali teraz ten puchar. Muszę wczytać grę, bo mam tylko dwa wytrychy. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Przeszukałem już trzy domy łącznie i znalazłem tylko i wyłącznie jeden kielich, a w tym odcinku nawet żadnego. W tym odcinku dopiero drugi dom. Wcześniej byłem tam u Gerbranda. Dobra, ale ogólnie chyba to jest tylko i wyłącznie w Górnym Mieście, prawda? Wambo. To Wambo Bambo. Co tu robi? Pilnuję, by nikt nie wchodził. Bezpośredni rozkaz Lorda Hagena. Dobrze ci idzie, kolego. Wambo Bambo. Ale fantów tu będzie. Dla mnie bardzo fajne jest to, że chuj już te talerze, kosztowności i tak dalej, ale żarcie. Po prostu żarcie. Które w normalnej grze jest, nie jest tak użyteczne, ale u nas leczy dużo. Oraz oczywiście zapewnia nasze potrzeby. Takie jak pragnienie oraz głód. Patrzcie, jak mu dobrze idzie. Bardzo dobrze mu idzie. Strażnik na medal. Wino, wino, woda, miód. Zapiszmy przed tą szafką, bo nie wiem, czy nie jest zaszyfrowana. Prawo. Prawo, prawo. Prawo, prawo, prawo. To wiem, że tak się zaczyna. Prawo, prawo. Dobra, czy ten nas nie zauważył? Nawet kurwa nie wie, że co on tu ma robić. Jak w tym budynku nie znajdę nic, to się zdziwię. Skórzany mieszek, złoto, sztylet, złoto. Może jakiś pierścień znajdziemy? Tu nic nie ma. Jest obywatel, jeden. Jest kufer. Ten kufer zamierzamy opieprzyć. Lewo, lewo, prawo, prawo. Łapy precz! Skąd on wiedział? Lewo, prawo, prawo. Okej. Okay. Rozumiem, że kiedy popełniam błąd, to oni się budzą? Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo.
lewo, prawo. Czytajmy grę, i tak nie mamy wytrychów. Nie możemy popełnić błędu przy nim, bo będzie wiedział, że coś jest grane. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Śpi. Dobra, ja i tak muszę zaraz się napić czegoś. Więc jakąś zupę rybną się opieprzę. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Tyle nakradłem, że będę mógł coś zjeść. A tutaj coś patrzyłem? Kiełbasa. Dwadzieścia pięć procent leczy ta zupa rybna. Nie jesteś wcale taki głupi. A wam, bo tam. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Że ten robotnik? Dobra, ale martwi mnie to, że kolejny budynek, a nic nie znaleźliśmy. Dobra, tu jest kwatera paladynów. Posążek i nos. Dziwnie tu mają. Mogli mieć to bardziej szeregowo ułożone. Naprawdę. No patrzcie, przy ognisku. No kurwa, BHP. I śpią w zbrojach. To mnie w ogóle zawsze śmieszyło pierwsze. Dobra. Kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza nie otworzę tego nigdy. Szafka. Coś się tych szafek dużo narobiło teraz. Girion. Kojarzę to imię. Lewo. Prawo. I to by było tyle. Pieniędzy mamy 1500. Martwi mnie to, że ja żadnych kielichów nie znajduję. To mnie bardzo martwi. I obywatel mieszka tutaj obok? Co on im wynajmuje? Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo będzie. Im większa zręczność, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że złamie nam się wytrych. Prawo, lewo, prawo, prawo. Klucz do kufra. Okej. Okay. Zagadka rozwiązana. Tam będzie kielich? Ognista strzała. Tu nic nie ma. No, tu jest szafka jeszcze. Prawo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo. PL, PL. P,
PLPLL. Kiedyś zapisywałem sobie po prostu na tej karteczce strzałeczki. Teraz wolę sobie P albo L pisać. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Kurwa, przecież miałem tak zapisane, ale jestem głupi. Prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Nie pamięć. Dobra, mnie ciekawi ten kufer, który będzie tutaj obok. Czy tam rzeczywiście będzie kielich? Drugi dzień gram w Gothica ogólnie. Mamy już 12 odcinek. Ciekawe, jak długo nam to zajmie. Z tego co pamiętam, sięgając pamięcią kiedyś. To tamtego Gothiczka z trochę czasu się nagrywało. Wiecie, nie robiłem aż takich dużych sesji gamingowych. No bez cudów. No bez cudów. Mnie martwi to, że ja opieprzyłem już tyle budynków, a kielich mam jeden. I zastanawiam się, co ja robię nie tak. Obstawiam, że i za tym podejściem, i za poprzednim podejściem, i za jeszcze poprzednim zadawałem sobie ciągle to samo pytanie. I na nie odpowiedzieć nie potrafię. Dom sędziego. Tutaj obstawiam, że na 100% będzie kielich. Hej! Spać się nam powoli chce. No i też pić. Tylko, że my dawno temu... Od czego to pragnienie jest? Od skradania się? Serio się zastanawiam. Prawo, prawo, prawo. Prawo, prawo, prawo. To na pewno. W tych szafkach nie ma nic ciekawego ukrytego. Prawo, prawo, prawo. Lewo. Lewo, prawo. Prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo. Czy tu naprawdę nic nie będzie? Gdzie się te kielichy podziały naprawdę? Gdzie się kurwa one podziały? Do czego przemierzyłem tyle budynków i jeszcze nic nie znalazłem? Prócz jednego. Czy ja muszę też udać się do normalnego miasta? Wydawałoby mi się, że nie. Ale już tych budynków tak dużo nie mamy. A tu jest szafka jeszcze. No ale wątpię, żeby w niej coś było. Właściwie powinien być taki rezultat, że przyczeszamy całe górne miasto. Nie wiem, czy w jedną noc w sumie nam się to uda. Czy nam nie zabraknie dnia. Najwyżej po prostu kiedy indziej sobie zrobimy jeszcze podejście. Będziemy pamiętali, jakie domki
obrabowywałem. A jakie jeszcze nie? Patrzcie, ludzie tutaj śpią. Czyli tu byłem we wszystkich budynkach już. Tu zostają jeszcze. No i główny budynek jeszcze. To niemożliwe, że będą wszystkie kielichy. To jest niemożliwe. Ja coś Niech muszę... żyje król! No ja. Myślałem przez chwilę, że się przyjęło. Kolejne szafki. Woda, wino, miotła. Zapiszmy grę. Sorry, że tak często zapisuję, ale boję się, że coś się stanie. Dwa chleby. Dobra, wiecie co? W następnym odcinku będziemy znowu kraść. Myślę, że zrobimy tutaj... Zakończymy odcinek. Cześć.